Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale, taki niespodziewany. Słuchajcie, wyjeżdżamy, jestem już w samochodzie. Michał właśnie idzie, stoimy, byliśmy pod żabką po jakieś piciu na drogę. No bo troszeczkę dzisiaj trasa przed nami długa, to będzie taka moja pierwsza dłuższa trasa. Jedziemy do Poznania, ile mamy kilometrów? 380, nie, 400, ponad 400 lekko. No. Co? 400? A na Google pisał 350. No bo jak tylko wpisujesz Poznań, no to ci w linii prostej pokazują, musisz trasę ustawić, żeby było ile faktycznie. Boję się, ale dobra, słuchajcie, bo jest 10:14 dokładnie i jedziemy. Słuchajcie, to jest taki wyjazd, ja potrzebuję jechać do Poznania, nagrać tam film, zrobić taką, no to jest po prostu coś załatwić, bardzo ważnego, związanego z moją firmą. No i dodatkowo mamy taki piękny apartament. Także co? Jedziemy. Właśnie zaliczyliśmy pierwszą stację. Ile mamy do Gdańska? 30-20. No już jesteśmy obok Gdańska, słuchajcie. Wchodzimy. Była przerwa na siusiu, ale już lecimy dalej. Słuchajcie, kolejny postój. KFC! Ile jest 7 km? Nawet nie wiem, ale już jesteśmy na A1, czyli na autostradzie. Przejechaliśmy tą autostradę, myślę, że jest 40 km. I był właśnie postój na KFC. Ale jemy w samochodzie, bo wszystko zamknięte. Nie można nigdzie jeść, także jemy w samochodzie. Już mi się nie chce. Słuchajcie, jesteśmy w Gnieźnie. Nie, już Gnieźnie zaminęliśmy. 58 km mamy do Poznania. Już mi się nie chce. Jest godzina 14:30, jeździmy. Jedziemy od 10, około 10:20 wyruszyliśmy. Ale oczywiście mieliśmy jeszcze przerwę, to jest chyba już 6. przerwa na siku. Tak, bardzo lubię sikać. Michał właśnie przyszedł. Damy radę dojechać? Chyba tak. Jedziemy. 58 km do Poznania. Do tego hotelu chyba 70 jest do tego apartamentu. Bo jest na obrzeżach gdzieś tam, damy radę, jedziemy. Dobra, słuchajcie, dojechaliśmy, mogę wam zrobić house tour, apartament tour, bo jesteśmy już w środku. Jest po prostu nieziemsko pięknie, już wam pokazuję. A więc wchodzimy. Wygląda to tak, niepozornie, niby niepozornie, ale już zaraz tutaj się wszystko zaczyna. Pokażę wam. Dobra, mamy łóżko, nie wiem jak to wam pięknie pokazać. Mamy łóżko, tu jest łazienka. Patrzcie na to. To jest po prostu coś pięknego, spójrzcie. Jezu, ale to jest super. Jeszcze dopiero przyjechaliśmy, naprawdę Michał poszedł po resztę bagaży do samochodu. Musimy obkumać, jak tego chyba jeszcze LEDa przełączyć na różowy kolor, bo na górze są LEDy, palą się na różne kolory. Wydaje mi się, że ten też jeszcze się pali na przykład różowy czy coś, więc to trzeba obkumać. Tu jest toaleta taka przesuwana. Tutaj mamy taką a la szafę, za taką zasłoną, na wprost telewizor. Dopiero naprawdę przyjechaliśmy przed sekundą. Właśnie Michał poszedł po rzeczy, tak to wszystko wygląda. Nie no, to moim zdaniem cudne. Dajcie znać, jak wam się podoba. A no i jeszcze są lustra oczywiście. Tutaj mamy krzesło, wszystko. Możemy sobie odsłonić. Mamy piękne lusterko. Tam też. No jest po prostu przecudownie. O, i jest mój samochodzik piękny. Widzimy go przez szybę. Słuchajcie, ja się do was troszeczkę nie odzywałam, bo już dojechaliśmy, odkąd wam pokazałam pokój. Minęło 3 godziny, byliśmy na jedzeniu w McDonaldzie, byliśmy na jedzeniu. I teraz zbieramy się, jedziemy do Oszołoma, Auchana. Kupić kieliszki do szampana, bo tutaj nie ma, a mamy moeta i o, będzie się kąpiel i słuchajcie, dobra, nieważne. I też w Auchanie są jakieś fajne ozdoby świąteczne, także postanowiłam, że od razu sobie kupię. W ogóle tutaj rozpakowałam już moje wszystkie płyny, naprawdę nabrałam tyle płynów, no bo wiedziałam, że tutaj będzie ta wanna i że będę sobie tak się relaksować. Gotowy? Jedziemy? Cześć kochani, jest następny dzień. Wczoraj się do was już nie odzywałam, bo świętowaliśmy Michała urodziny. No wiecie, byliśmy sami, mieliśmy fajny apartament, sobie zrobiliśmy taką mini imprezkę, świętowaliśmy sobie i stwierdziłam, że to taka dosyć może prywatna sprawa, że on ma tę urodzinę i stwierdziłam, że na chwilę odłożę kamerę, nie będę tego nagrywać, fajnie je spędziliśmy. Ogółem Michał ma urodziny dzisiaj, że tak kalendarzowo to ma dzisiaj 19 listopada, więc też jakieś atrakcji nie zabraknie na jakiś obiadzik. Śpiemy może? Może coś takiego. Leżę. Boże, jak to pięknie wygląda, że obok mnie jest wanna z hydromasażem. Chyba zaraz do niej wskakuję, bo się obudziliśmy, jest 11. Michał jeszcze będzie musiał być na lekcjach online. On sobie będzie na lekcjach online, ja se wskoczę do wanny z hydromasażem. O Boże, ale to będzie przyjemne. A potem, słuchajcie, spotykam się z moją przyjaciółką, z Kamilą. Pewnie ją znacie, jeżeli oglądacie mnie tak na TikToku, to na pewno ją znacie. Ona u mnie była, więc teraz, skoro ja jestem w Poznaniu, chociaż jestem służbowo, tyle się nie widziałyśmy, a ona mieszka w Poznaniu, więc na pewno się spotkam, więc dzisiaj może trochę też jej będzie na tym vlogu. Pojedziemy do jakiegoś sklepu, do Action. Boże, bo w Poznaniu jest Action. Ja nie miałam o tym powiedzieć, że w Poznaniu jest Action. Okazało się, że jest, także lecimy dzisiaj na Action. Michał sobie właśnie szykuje kąpiel i on sobie nie dodał żadnych płynów, ani nic, tylko taką czystą wodę. Ja to wiadomo, tam są milion płynów, dodaję sobie je, potem włączam pompy i to tak, wiecie, są bąbelki, ale namówiłam go chociaż na jedną kulę do kąpieli, mam taką z Sephory, także...
Ej, cieszysz się, że będziesz miał chwilę do kąpieli? No i tak sobie chillujemy na razie rano. Wykąpiemy się, on się wykąpie, ja się wykąpię. Ogarniemy się, pomalujemy i lecimy. Znaczy ja się pomaluję, on raczej się chyba nie będzie malował. Dzień dobry, kochani, jest następny dzień. Ja tak mało nagrywałam, ale jeszcze spotkałam się z moją koleżanką. Byliśmy w Action, zrobiłam ogromne zakupy w Action. Naprawdę, dwie siaty mam takie duże, także na pewno zrobię wam haul zakupowy. Napuszcza nam się woda i w ogóle zaraz się stąd zbieramy. Mamy doby do 12, jest 10:30. I słuchajcie, jest w ogóle zmiana planu, bo mieliśmy dzisiaj wracać, ale nie wracamy, tylko mamy wynajęty kolejny apartament. I to jeszcze lepszy od tego. Znaczy ten jest fajny, bo ma wannę z hydromasażem, ale jest malutki. A tamten mamy 40 metrów kwadratowych, mamy oszkloną łazienkę i fajny widok, bo to wysoko będzie. Także mam nadzieję, że wam się spodoba kolejny pokój. No co, taki wyjazd typowo służbowo-odpoczynkowy. Michał ma urodziny, miał wczoraj, także wczoraj świętowaliśmy, dlatego tak mało nagrywałam. A to taki wyjazd służbowo, troszeczkę właśnie urodzinowy, bo byłam wczoraj załatwić bardzo ważną dla mnie sprawę, którą mogłam załatwić właśnie tylko w Poznaniu. I tak pomyśleliśmy, że piątek, po co wracać, że jeszcze zostaniemy z jedną dobę, także zostajemy jedną dobę, ale w tym hotelu już nie było miejsca, także lecimy do innego i w sumie nawet trochę lepszego. A tak to wygląda z perspektywy łóżka. Ledy. I tutaj obok z mojej strony, bo ja śpię po tej stronie, jest łazienka i właśnie nam się napuszcza woda, tylko ta woda się naprawdę bardzo długo napuszcza, więc nie wiem, czy zdążymy. Dobra, słuchajcie, wymeldowaliśmy się z tamtego hotelu. Jesteśmy teraz w jakiejś galerii, dworcu, ja nie wiem, co to jest. Byliśmy po jedzenie, po KFC, bo jest godzina 12:30. Niby zameldowanie mamy tam o 15:00 dopiero, ale myślę, że i tak szybciej pojedziemy, bo ta pani mówiła, dlaczego uciekasz? On ucieka mi. Bo ta pani mówiła, że przygotują pewnie szybciej i chciałabym to na takim wysokim piętrze. Tak, zobaczymy, czy się uda. Przywitaj się. Jego. I co mamy? Jedzonko! To niesponsorowane. Dobra, słuchajcie, dojechaliśmy już do kolejnego hotelu. Tutaj jest wejście, lustro. Tu jest pierwsza toaleta, bo nie jest jedna, tylko więcej jest toalet. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Wchodzimy. Mamy tutaj salon z telewizorkiem, z jakąś szafeczką, tu stoją nasze walizki. Przez cały tutaj ciąg takie okno ogromne. Teraz są zasłony. Tutaj idziemy dalej. Mamy to okno. Tyryry. Ściana. Idziemy dalej, dalej. Tutaj zaraz są okna. Wchodzimy. Mamy sypialnię. W ogóle tutaj jest jeszcze taka kanapa. I Michał sobie leży, jest taka kanapa, także fajnie to wygląda. I jesteśmy na 8 piętrze, ale to, co wam pokażę teraz, jest najpiękniejsze. Oszklona łazienka, cudownie to wygląda. Tutaj na wprost mamy telewizorek. Ta oszklona łazienka wygląda cudnie. A w łazience to co? Wykładzina na podłodze, tu kafelki, to co w łazience. Kibelek, tutaj już nie mamy wanny z hydromasażem. Mamy prysznic, mamy tutaj takie lusterko, wszystko. Ale teraz chcieliśmy mieć także oszklone tutaj to wszystko i dodatkowo jeszcze mamy dwa pokoje. Także mega mi się to podoba. A, no i tutaj jest szafa i tutaj tu przy drzwiach jeszcze jedna toaleta. Także tak to wygląda. Patrzcie, co sobie leci. Listy do M. Ja sobie kupiłam kocyk w Action. Zrobię wam haul zakupowy z tego. Trochę jakość jest słaba, bo jest ciemno dosyć. Widok tutaj na miasto. Mamy na 9 piętrze i tak sobie, słuchajcie, siedzimy i czulujemy. No dużo nie nagrywam, bo nawet nic nie robimy. Ja spałam w dzień teraz. Jeszcze raz mówię, sorry za słabą jakość, ale jest dosyć ciemno. Chciałam wam powiedzieć, że jutro wyjeżdżamy. Ogółem doba jest do 11. Wydłużyliśmy, do której pan pozwolił, do 13, nie? Ogółem mega się stresuje kierowania z powrotem. Nie to, nie boję się kierować, tylko nie chce mi się strasznie. 3 godziny 40 minut muszę jechać. Nie chce mi się strasznie, już w tą stronę już mi się nie chciało. Ostatnie 150 km to już była masakra, ale no będę zrobiła przerwę w ogóle, ale już marzę o tym, żeby dojechać do tego Elbląga i już nie jadę w trasę długą. Nie chce mi się, po prostu nie chce mi się. Dzień dobry wszyscy, witam kolejnego dnia rano. Dzisiaj czuję się już naprawdę o wiele lepiej i chciałabym, żeby tak zostało, bo dzisiaj nadszedł ten dzień, kiedy muszę kierować tyle kilometrów. Michał poszedł po Glovo, bo zamówiliśmy Glovo z śniadanką ze Starbucksa, bo Boże, w Poznaniu jest na Glovo Starbucks, u nas w Elblągu jest na Glovo McDonald's, KFC i tam jakieś pizza, Domino's czy coś tam, a tutaj jest tyle restauracji, przede wszystkim jest Starbucks! No więc Michał poszedł pod Starbucksa, zamówiliśmy dwa razy berry hibiskusa, ja sobie zamówiłam croissanta, on jakąś taką kanapkę, czekam na niego, bo właśnie pojechał windą, będziemy sobie jeść i jeszcze mam trochę czasu, bo jest 10:30, 11, a dopiero wymeldowanie powiedział pan, że możemy do 13, jakoś po 13, także fajnie, o właśnie przed tym, że Glovo odebrane, także fajnie, możemy
sobie jeszcze tutaj pochillować, poleżeć i odpocząć przed podróżą, bo naprawdę bardzo martwię się nad tą podróżą. Jeszcze dzisiaj leci Fame MMA. Nie wiem, czy oglądacie, dajcie znać, czy będziecie oglądać Fame MMA, bo ja chyba raczej będę. Napisali mi na kubku Kinia, czyli no już musieli mnie znać, bo ja naglowo nie mam napisane Kinia, tylko mam chyba jakoś Kinga, coś takiego, może zdrobnili, albo po prostu mnie znają. No ale na drugim mi napisali Michał, tylko też napisali Kinia. Więc będziesz pił Kinia, okej? Okay? Słuchajcie, jedziemy już od godzinki. Zatrzymaliśmy się teraz na stacji. Michał poszedł po jakieś bułki, kupił sobie jakąś paninę podgrzewaną, a ja miałam taką bułkę z żabki. I Michał się właśnie poszedł zapytać, czy ta pani mogłaby mi ją podgrzać, bo chciałabym ją na ciepło. Także co, ile kilometrów? 100 kilometrów za nami, chyba przed nami jeszcze 250. Nie chce mi się. Teraz mamy przerwę, potrzebowałam tej przerwy, bo jestem taka troszeczkę senna, niewyspana. No ale na spokojnie damy radę. Dzisiaj te fajne MMA leci. Mam nadzieję, że dam radę je obejrzeć, a nie zasnę. Witam was, kochani. Dojechaliśmy. Jestem taka zmęczona. Więc kochani, jutro, jak wstanę, nagram wam, co kupiłam w Action. Także do jutra, pa pa! Dobra, słuchajcie, kochani, dogrywam tą część już parę dni w ogóle później. Mam nowe włosy, mam nowe przedłużone włosy. Jutro jeszcze idę na zagęszczenie trochę, bo tutaj zostało. Ale nie o tym, nie o tym. Nagrywam wam pozostałą część do tego vloga, czyli co kupiłam w Action, a jest tego naprawdę dużo. Także nie będę przedłużała, od razu wam pokazuję. Już mówię, że to są rzeczy praktycznie tylko i wyłącznie świąteczne na dekorowanie pokoju. Vlogmas już zaraz, to jest ostatni odcinek przed vlogmasem. I od razu mówię, że na pierwszym vlogmasie będziemy dekorować mój pokój właśnie tymi rzeczami i mam jeszcze miliard innych rzeczy, także Boże, nie mogę się doczekać już vlogmasa. Nie wiem, czy wy też. Dajcie znać, czy chcecie oglądać właśnie moje vlogmasy i czy czekać. Dajcie znać w komentarzu. Lecimy z holem. Pierwsza rzecz, jest nam prześliczna. Czy będę czytała wam ceny? Chyba nie wzięłam paragonu, ale przy niektórych rzeczach chyba są ceny albo i nie ma. Zobaczę, czy mam paragon. Dobra, paragonu nie ma, ale to kosztowało coś około 5 zł i chyba tu się coś rozwaliło. A nie, chyba tak było, albo się rozwaliło. Nie wiem, bo to było w podróży. Jest taki bałwanek, można go powiesić i ja myślę, żeby go gdzieś na przykład koło okna albo na drzwi, na lustro. No nie wiem, kochani. Na vlogmasie będziemy to wszystko dekorować, ale mam tak, pierwsza rzecz jest taki właśnie przepiękny bałwanek. Mam taką gwiazdkę albo coś też kupionego, ale z kilka bardzo podobne, bo serio mam tak tych rzeczy świątecznych full. Ale jeszcze będę dokupywała, jutro otwierają sklepy, jutro idę do Pepco, do Kika, do Home & You i pokupuję pełno jeszcze świątecznych rzeczy. Kolejną rzeczą jest to taka przepiękna skarpeta, bucik Mikołaja do postawienia. Kosztował coś około 10 zł, 7 coś takiego, więc serio bardzo niska cena. Cały jest taki czerwony, tutaj ma takie gwiazdki błyszczące, można go sobie postawić. Ładne? Podoba ci się, Michał? Nawet się nie spojrzał, słuchajcie. Jaki to jest w ogóle? Nie rozumiem facetów. Pokazuję mu ładny, on tak się w telefonie... Nawet się nie spojrzał na to. Ładny bucik. Mam tutaj trzy wielkie bombki. Spójrzcie, jedna, druga. Mam trzy czerwone i jedną srebrną i planuję je zawiesić na tą tutaj, gdzie są liście i w ogóle to planuję na te lampeczki zawiesić te bombki plus mam jeszcze innych takich parę ozdób, które właśnie chcę zawiesić zamiast tych liści na tej tutaj takiej girlandzie, gdzie są to takie lampeczki. Na pewno wiecie, o co mi chodzi, jak mnie oglądacie. Boże, ja się tak nie mogę doczekać dekorowania. Kolejną ozdobą są takie choinki podświetlane, mają tutaj wiecie taki łańcuch na takim drewienku. Kosztowało około 10 zł, a te bombki chyba jedna kosztowała 4 albo 3 zł, coś takiego. A to kosztowało około dyszki, jest podświetlane. Można to sobie też gdzieś położyć, ja chyba postawię tak obok telewizora. Nie wiem, naprawdę nie wiem, Boże, mam tego tak dużo. Nie wiem, się wydaje, że z Action mam tego mało jednak, bo gdzieś mi coś się pogubiło jeszcze. I z innych sklepów naprawdę mam tego masa. Kolejną rzeczą jest taka śnieżynka wisząca. Tak samo jak mamy tutaj bałwanka, mamy śnieżynka, mam jeszcze jakieś takie inne wzorki do powieszenia. Także to też sobie na pewno gdzieś powiesimy i to kosztowało chyba około 3 albo 5, nie, chyba 5 zł, chyba 5 zł to kosztowało. Kolejna rzecz z Action jest to kalendarz adwentowy, 12 kul do kąpieli. I już, kochani, niestety nie nagram żadnego odcinka z otwierania kalendarzy adwentowych. Teraz będziemy otwierali kalendarze na vlogmasach, czyli po prostu każdego dnia po jednym, albo jak będę się nudziła, albo wy byście chcieli, to nagram taki dodatkowy odcinek, na przykład jednego dnia będą dwa odcinki, jak otwieram kalendarz adwentowy jakiś. A ten jest 12-dniowy, więc trochę szkoda, ale ma kulę do kąpieli, czyli coś, co najbardziej kocham. Jeszcze rzeczą z Action jest tutaj taki kocyk, który sobie tu leży, bo już to wieczór, słuchajcie, ja to nagrywam, my już sobie w łóżeczku leżymy. Biały, taki puchowy, spójrzcie, takie fajne wzorki ma, też mi się kojarzy ze świętami. Więc go kupiłam i kosztował... Ile ten kocyk kosztował? Chyba 39 zł, 40 zł, coś takiego. Jest duży, tylko że jest taki zawinięty. Kolejną rzeczą z Action w ogóle, kupiłam Action maseczki i ich tutaj nie ma, więc jakby połowa z Action jest w innej siatce, także zaraz po nią pójdę. To mamy takie lampeczki, które przykleję się do lustra, zaraz muszę je wytestować i one świecą. Sprawdzałam, czy one są na baterię, czy co, i są na baterię. Także zaraz to będziemy musieli zamontować i to wytestować, ale to było około 15 zł. Coś, co bardzo chciałam na TikToku, tego było dużo, czyli Diamond Painting. Jest taki obrazek,
Mamy jakby takie cekinki, takie długopisie, kto się tak wkleja, to jest ponumerowane i z tego akurat wyjdzie jednorożec. Ja to bardzo, bardzo chciałam, bo na TikToku tego jest naprawdę mnóstwo i to było gdzieś około zadyszka, także od razu kupiłam. Na pewno gdzieś mam jeszcze rzeczy z Action, bo pamiętam, że na pewno kupowałam maseczki, także to powkładam i pójdę do garderoby zobaczyć, czy w innej szufladzie, czy w innej reklamówce, bo jeszcze jest dużo reklamówek z mojego wyjazdu nierozpakowanych, bo to właśnie czekają na dekorowanie, na vlogmasy, wszystko czeka, więc zaraz zobaczę, czy tam nie ma przypadkiem tych pozostałych osób. Dobra, znalazłam, jak już mówiłam, w siatce z Dilza są te maseczki, które kupiłam, jestem ich, o, jeszcze są światełka nawet, jestem ich mega ciekawa, tych maseczek. I jeszcze pierwszą rzeczą z tej siatki, ale już praktycznie ostatnią z Action, są takie światełka, one siedzą na kolorowo. Boże, Michał, już chcę dekorować, kochani, już chcę dekorować. 27, jak nagrywam, czyli zaraz jest vlogmas, tak! Chyba, że jestem taka podekscytowana, ale mega się cieszę. Dalej, kupiłam jeszcze w Action jakieś takie maseczki. Pierwsza to jest taka maseczka bublująca, coś takiego. Kolejna jest aloesowa i jeszcze kolejna, jakaś taka świąteczna. Nie wiem, ile one kosztowały, po 3-4 zł od sztuki. Już więcej nie ma. Coś jeszcze kupiłam w Action, pamiętam. Takie coś pod oczy. Poginęły mi te rzeczy, poginęły. Mogę wam jeszcze pokazać na szybko, że na Allegro zamówiłam taką pościel świąteczną. Dzisiaj mi przyszła, ale to już nie zawsze tylko taka świąteczna. Boże, już chcę dekorować, przepraszam. Dobra, kończę już ten odcinek, bo ja cały czas tylko będę gadała, że chcę dekorować i chcę vlogmasa. Także kochani, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, że ten odcinek to ostatni odcinek przed vlogmasami. Także co? Całuję, mam kochani wielką nadzieję, że będziecie ze mną na vlogmasach, serio, Boże, jak będzie was tyle osób na vlogmasach, to będę się mega cieszyć. Mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć, umilimy sobie wzajemnie czas odliczania do świąt i będziemy się dobrze bawić, także buziak, nie mogę doczekać, pa pa, do vlogmasów!